A w studiu Radia 5, Liza Sawko, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Andrzej Turowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry Państwu. Prosto ze szkoły takie hasło, slogan, które już być może młodym ludziom obiło się o uszy, być może właśnie ze szkoły znają to hasło albo z wręczenia nagród, bo to konkurs. Co to za konkurs? Dokładnie. Mam nadzieję, że słuchaczom znane jest to hasło, ponieważ chcielibyśmy zaprosić do siódmej już edycji konkursu filmowego pod nazwą właśnie Prosto ze szkoły, który Komenda Miejska wspólnie z prezydentem miasta, starostą y, powiatowym, y, Urzędem Gminy, miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jeszcze innymi instytucjami organizuje już właśnie siódmy rok. Także mam nadzieję, że jest znany, a jeżeli ktoś nie słyszał, to zachęcamy do udziału w tym konkursie. Siódmy rok, czyli możemy sobie pokusić się o jakieś. Małe podsumowanie. Ile osób wzięło udział w tym konkursie na przestrzeni tych lat? Na przestrzeni tych lat już ponad 600 osób wzięło udział w tym konkursie, także myślę, że to jest spora cyfra, bo rzeczywiście konkurs jest bardzo ciekawy. Młodzież może w pewnym sensie sprawdzić się jakoś, może też zrealizować szkoła, różnego rodzaju cele profilaktyczne. Także tutaj chcemy właśnie, żeby młodzież zachęcić do propagowania pozytywnych wzorców społecznych, do tego, żeby zapobiegać w ten sposób właśnie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, y, patologiem społecznym. Wspomniała Pani o tych e, działaniach prewencyjnych Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Panie Przewodniczący, czy one przynoszą y, rzeczywiście wymierne rezultaty? Tak, my jesteśmy od samego początku sponsorami tegoż konkursu, bo uważamy, że lepiej wychodzimy z takiego założenia, że lepiej jest zapobiegać tym zjawiskom, niż później zwalczać. A e, uważamy, że właśnie młody człowiek, który dopiero e, zaczyna e, życie, prawda, e, jest najbardziej e, tą osobą, która wsiąka, jak gdyby. Dlatego gąbka też, tak zwana. Tak, gąbka. Dlatego też, proszę Państwa, no, to się zaczyna od tego, że ciekawości, prawda? Młodzież zaczyna próbować zaglądać do tych używek, a więc, proszę Państwa, czasami z ciekawości, czasem pod wpływem otoczenia, no co, nie spróbujesz, nie, nie, nie weźmiesz i tak dalej. Dlatego też wychodzimy z założenia, że już w tym wieku należy zwalczać jak gdyby te zjawiska i, i jak gdyby uświadamiać młodzieży o tych szkodliwych, Działania. Na pewno prowadzicie Państwo takie badania, taki research, jak wygląda suwalska młodzież na tle powiedzmy młodzieży z Warszawy, Wrocławia? Tak, robimy takie badania i co ciekawe, akurat suwałki na tle innych miast no, wypadają znacznie korzystniej. To znaczy, że nie ma aż tylu nieprawidłowości jak w innych. No, Wiąże się to z dużymi aglomeracjami, to wiadomo, że większy wpływ tam ma i otoczenie i środowisko. Dlatego też jesteśmy z tego jak najbardziej zadowoleni. Młodzież uzależnia się teraz najczęściej od papierosów, alkoholu czy narkotyków? No to jest wszystkiego po trochu. Jak my prowadzimy badania przede wszystkim na alkohol i narkotyki. Teraz ostatnio dopalacze i tak dalej. Proszę Państwa, no to są te zjawiska, które przychodzą do nas jak gdyby z zewnątrz, bo wiadomo, że najpierw gdzieś tam zaczynają się w większych aglomeracjach, a później docierają do nas. Dlatego też tutaj trudno powiedzieć, które z tych używek. Najwięcej jest stosowanych. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o efekty pracy przy filmie? Czy rzeczywiście ta młodzież później jest bardziej przewrażliwiona na pewne zachowania, na pewne elementy życia? No, co tu dużo mówić szkolnego? Tak, e, oczywiście, tak jak tu pani e, z Komendy Miejskiej powiedziała. E, to niewątpliwie ma wpływ na to, że otoczenie oczywiście zauważa, widzi, to daje przekaz innym, że nie bierz, nie ruszaj tego, bo to ma szkodliwe działanie.